Witajcie. Dziennik pokładowy. Praca na farmie w Danii, odcinek 111. Dzisiaj będziemy orać. Już będziemy orać moim starym ciągnikiem 310. I zaczepiamy pług. Jedziemy orać 27 hektarów, ale dzisiaj nie skończymy, bo jest już 11 godzina. Ja muszę jeszcze kosiarkę bijakową przygotować koledze. Inne rzeczy zrobić, pompę hydrauliczną wyciągnąć z ładowarki teleskopowej, bo poszła uszczelniacz na niej i dopiero pojadę orać 12:01 i dopiero będę zapach ziemi o poranku. Ja muszę jechać orać, a kosić będzie dzisiaj ten mój kolega Bion, co przy pługu go widzieliście, jak odczepialiśmy, zaczepialiśmy, i muszę wymienić te dwa slaule, czyli bijaki, te dwa młotki, bo kamienie uszkodziły. Mam jeden tu. Nie podchodźcie pod maszynę tak, żeby na was nie spadła. Trzeba ją podłożyć coś i tu macie drugi. Muszę dwa wymienić, bo dwa kamienie uszkodziły. On będzie dzisiaj kosił, a ja będę orał. Dzisiaj będę orał, jutro będę orał. Ale zobaczcie to, on wciąż tu stoi. Wydaje mi się to podejrzane. W środę będę trawę kosił, albo we wtorek. No a tu stoi moje stare arejare. Zaraz podczepiamy pług. Cieknie nam z pompy hydraulicznej w ładowarce naszej teleskopowej JCB. Tej, co dach naprawiałem. I tędy sika olejem. Zobaczcie, wszystko jest zachlapane. Muszę ją całą zdemontować, bo trzeba wymienić ten uszczelniacz tu. Nie wiem, czy to jest na silikonie, czy na czy aluminiowa podkładka, czy z kompozytu jakiegoś. Spuszczamy olej do tej bańki. Rura jest od zbiornika od razu tutaj do zasysania podłączona. Jak ją ściągnę, wszystko wyleci. Pompa jest wymontowana z ładowarki. Zobaczcie, jak rozerwało. To jest chyba żeliwo, ta górna pokrywa. Rozerwało tu ją, wypchało uszczelniacz. Tu zobaczcie, krak też jest. Nie spotkałem się, powiem wam, że z takim rozerwaniem pompy. Sauer. Sauer pump. Zamówimy nową pokrywę albo nową pompę.
wbijamy 110 bar na siłownik i blokujemy, zgadza się, na ten dociążający około 110 bar. Ja zawsze to tak robię, że znam na pamięć, że do samej góry jak nabijecie, no to poda prawie 200 bar, trzeba tak gdzieś do połowy opuścić, tak poluzować, nie do połowy, tylko podnieść na 200 bar i opuścić, i wtedy będziemy mieli około 110 bar. Lub po prostu jeden siedzi w kabinie i unosi koło kopijące, a drugi blokuje zawór, kiedy trzeba. I tu pamiętajcie o tych śrubach, które zabezpieczą wam maszynę, żeby się nie wypięła na kamieniu, jak podskoczy coś. Dobra, jedziemy orać. Jeszcze tylko światła transportowe. Gdzie one są? Mamy światła transportowe. Blokujemy pług do pozycji transportowej. Jedziemy na pole. Zatankowany. Jedziemy. I ta część, co kosiliśmy, już była noc. Za drzewem Joshua'ego to już była noc. Godzina, dopiero zaczynam orać. Dużo dzisiaj nie zaoram. Jutro będziemy kończyć to pole. Muszę wracać do bazy, bo jest zmiana planów.